Lew z pokolenia Judy opłaczył nad Jerozolimą o tym, że to było zakryte nad ich oczami i o nowym przymierzu. Jedziemy. Szczęść Boże, kochani, czwartek, 19 lipca. Dzisiaj cztery wątki akurat dla Was przygotowane, ja już po kawie, więc jeżeli Wy nie piliście, to zachęcam Was i życzę smacznego. Pierwszy wątek. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Zwyciężył. Ten, który jest lwem z pokolenia Judy. Ten, który ma siedem rogów. Rogi są symbolem władzy, a siedem pełni, czyli ma pełnię władzy. Ten, który ma siedmioro oczu, oczy są symbolem wiedzy, czyli ma pełnię wiedzy. Tutaj jest przedstawiony Chrystus jako lew z pokolenia Judy, ten, który jest potężny, który ma siedem duchów Boga, to znaczy ma pełnię Ducha Świętego w sobie. To jest, kochani, ten, przed którym cztery istoty żywe i 24 starców upadło, którzy zaśpiewali nową pieśń, gdzie tak właściwie wszystkich oddających mu chwałę było miriady miriad, czyli nieskończenie wiele. To jest ten, który przyszedł, żeby właśnie otworzyć pieczęcie księgi, w której są zapisani ci, którzy są opieczętowani, czyli ci, którzy są po prostu zbawieni, których jest po prostu bardzo wielu. To jest niesamowite. I zobaczcie, że tu widzimy potęgę Boga, Jego moc. Niebo jest tutaj pokazane jako totalna chwała Pana Bogu, zasiadającemu na tronie barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i moc na wieki wieków, potężne uwielbienie, potężna chwała, to są właśnie przymioty Boga, a Chrystus jest tym, który przyszedł jako zwycięzca, król, który zwycięża, lew z pokolenia Judy. Drugi wątek. Płacz nad Jeruzalem. To jest, kochani, ciekawe, że widzimy Jezusa, który płacze. Tak właściwie są dwie sceny w Ewangelii, kiedy płacze. Z jednej strony to jest płacz nad Jeruzalem, z drugiej strony to jest płacz nad swoim przyjacielem Łazarzem, wtedy kiedy dowiedział się o tym, że jest umarły. Kochani, jakie to jest niezwykłe. Widać tutaj wielką czułość Jezusa. Widać to, że Jerozolima jest dla niego bardzo ważnym miastem. Ale dlaczego Jezus płacze? Płacze właśnie z tego powodu, że Jerozolima zabija proroków. Z tego powodu, że kamienuje tych, którzy są tam posłani, którzy mają przynieść ocalenie i uratowanie. To znaczy, że Jezus miał pragnienie. Pragnienie, żeby zgromadzić wszystkie dzieci Jerozolimy, żeby zgromadzić, żeby je zjednoczyć. To było Jego pragnienie. Tak jak ptak gromadzi swoje pisklęta pod skrzydła, żeby czuły się po prostu bezpiecznie. Tak Jezus chciał zgromadzić. Niestety ludzie wskutek właśnie słabości, skłonności po prostu do zła, pozabijali tych proroków, pozabijali wszystkie osoby, które właśnie były posłane, które miały przynieść ocalenie. To jest niestety, kochani, bardzo smutne. Kiedy Jezus patrzy właśnie na Jerozolimę, kiedy patrzy na to, że On też zostanie odrzucony właśnie przez nich, to Jezus zapłakał, dlatego że ma, można powiedzieć, wielki sentyment, wielką więź do tego miasta, a jeszcze bardziej do tych osób, które tam są, do dzieci Jerozolimy, do wszystkich po prostu mieszkańców, do ludzi. On zostanie nieprzyjęty, on zostanie odrzucony, on zostanie zabity. Trzy. Zakryte. Kochani, przed nimi właśnie wiele tych rzeczy po prostu było zakrytych. Można powiedzieć, parafrazując właśnie Izajasza i Dzieje Apostolskie, że stwardniało serce tego ludu, uszy ich stępiły i oczy zamknęli. To znaczy, że oni nie rozumieli, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Królem, który przychodzi, który ma wyzwolić Izraela, który ma przynieść pokój, a on notabene pragnął właśnie przynieść pokój. Nie rozpoznało tego, co służy pokojowi, mowa o Jerozolimie. Zobaczmy sobie Benedictus, że tam jest przecież mowa o tym, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Jezus jest królem pokoju, to jest książę pokoju, który przynosi właśnie pokój, ale ludzie po prostu jego pokoju nie przyjmują. On przychodzi do apostołów wtedy, kiedy byli zatrwożeni po momencie jego śmierci i on mówi: pokój wam. Jezus jest tym, który przynosi pokój. On też wnosi pokój tobie. Przychodzi, mówi: pokój tobie. Ja jestem właśnie odpowiedzią na wszelkie lęki, strapienia właśnie twojego serca. Niestety nie zawsze go ludzie po prostu przyjmują i bardzo często nie rozumieją, dlatego te rzeczy są zakryte, tak jakby mieli łuski na swoich oczach, trochę jak święty Paweł, który po prostu zabijał, mordował chrześcijan, bo wszystko było zakryte przed nim, to znaczy łuski miał na swoich oczach. I Paweł mówi o tym, kiedy doświadczył łaski Pana, że to, co było właśnie zakryte, spadło, że te łuski spadły właśnie z jego oczu.
No i Jerozolima nie rozpoznała czasu nawiedzenia. To jest ciekawe, że Jezus wypomina właśnie to Jerozolimie, że potrafią rozpoznawać znaki pogodowe, ale nie potrafią rozpoznać chwili obecnej, tego, co jest aktualnie. Nie potrafimy rozpoznać tego, co się aktualnie dzieje, bo to wszystko jest zakryte przed nami, bo tego nie dostrzegamy, bo nie patrzymy sercem. Trochę jak Mickiewicz właśnie pięknie pisał: miej serce i patrzaj w serce. Patrzmy sercem, nie patrzmy nienawiścią, nie potrafimy rozpoznać chwili obecnej. To jest trochę to, co dzisiaj może przeżywamy, właśnie, czy potrafimy rozpoznać chwilę obecną, czy potrafimy rozpoznać, że Chrystus jest tym, który jest idealny, który ma podejście do każdego człowieka zawsze z szacunkiem i z godnością, który ma podejście dobre, właściwe, który chce zatroszczyć się właśnie o swoje dzieci, który chce je właśnie gromadzić, który chce łączyć, jednoczyć, który się modli, spraw Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno, który jest przeciwnikiem po prostu podziałów, który ma wielkie pragnienie właśnie jedności, ale opartej na prawdzie i szczerości, nie na czymś właśnie sztucznym. I cztery. Nawet z największego zła Jezus jest w stanie wyprowadzić dobro, bo zobaczcie, go odrzucili, nie przyjęli go. I przez to, że go odrzucili i nie przyjęli, zbawienie dotarło do pogan, bo Jezus umarł na krzyżu i poganie zaczęli przyjmować wiarę, a Żydzi, którzy w pierwszej kolejności mieli ją przyjąć, Żydzi ją odrzucili. I to jest, kochani, niesamowite, pewien uniwersalizm zbawienia, czyli zbawienie jest po prostu dla każdego. Jezus wyprowadził z tego dobro, a ci, którzy są z Izraelit, którzy go odrzucili, tak właściwie Jezus zawarł nowe przymierze, które nie jest oparte na literze prawa, ale które jest oparte na miłości, nowe przykazania, nie? Kochaj Boga, kochaj bliźniego, kochaj siebie. To jest właśnie niesamowite, jak Jezus naprawdę, kochani, ja w to głęboko wierzę, że Jezus z najtrudniejszej sytuacji, nawet z tego, co może aktualnie się dzieje, co budzi nasz ciężar w sercu, że Jezus po prostu jest w stanie wyprowadzić z tej sytuacji dobro, że wiara będzie trwała, że wiara będzie prawdziwa, że wiara będzie bardzo po prostu osobista, że wiara będzie bardzo odzwierciedlała się w życiu twoim, w życiu moim, jeszcze po prostu mocniej, że to będzie naprawdę coś prawdziwego, że to nie będzie tylko chrześcijaństwo kulturowe, ale że to będzie chrześcijaństwo serc, że będziemy jak pierwsza wspólnota, która miała właśnie wspólnego ducha, która miała jedno serce i ta wiara ożywiała wszystkich wierzących, że Pan dziennie pomnażał ich liczbę, kiedy patrzył właśnie na to, jak oni żyją, żyją Bogiem, żyją Chrystusem, żyją prawdziwie, żyją szczerze, żyją niezwykle. Do tego jesteśmy zaproszeni, do niezwykłego życia, kochani. Ha! Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, bardzo dobrego dnia Wam życzę, dobrego czwartku, trzymajcie się mocno, z Panem Bogiem. Jesteś tu, działasz w każdym.